Jak mnie widać? Już jestem na wizji. A, no to co? Odcinek inny niż wszystkie. Ale kilka rzeczy się nie zmienia. Bluza z Kili, materiał, no i wlatuje nowy kurierek. Raz, dwa, trzy. Relacje z Powera oglądasz ty. Witamy serdecznie na prezentacji poświęconej naszej wizycie w Hiszpanii, wspartej przez projekt POWER, Europa Wspólnych Wartości. Cały nasz pobyt został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków funduszy europejskich. Naszym celem było głównie doskonalenie kompetencji językowych. Polepszyliśmy swoje English skills, hiszpańskie też, ale no, w większości rozmawialiśmy po angielsku. Melduje się na szczycie góry Gichtsteinhorn. Kirjazdan! Zapraszamy Was na kilka wspominek i króciutką relację z tego wyjazdu.
pozdrawiam i Szczebrzeszyn. Dobra, i, dobrze. I Szczebrzeszyn. Szczebrzeszyn. Z. Z. Tego. Tego. Słynia. Słynia. Aden maden getmiş, maden aden yeniş, maden aden maden getmiş, maden yeniş, aden getermemiş. Yes! Pozdrow widzów. I love you guys. Feast where they just eat together, and a very interesting tradition is that they tie an egg with a thread and they flip it over the children's head, the heads, as you can see on the picture over there. Greece is located at the crossroads of Europe, Asia, and Africa. Where a lot of information can be leaked, and we have to be very careful and keep our privacy. We can start. Today we are going to talk about human rights. What do we know about them? I don't know much. More or less. That's not good. Human rights are very important in our lives. They are related to religion, beliefs, properties. Absolutely. You should take care of yourself, especially your rights. What are you doing here? Leave me alone! Hey, what are you doing? It's thank you.
pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Widzów. Widzów. Kurierka. Kurierka. Great. 3, 2, 1. Dywanki! W tym trudnym czasie musicie być z nami. Dlatego tutaj na moim paluszku wyświetla się nasz Instagram. Piszcie nam w wiadomościach prywatnych albo na stories, jakie filmiki chcecie, co możemy dla Was zrobić w tym trudnym czasie. Trzymajcie się zdrowo, zachowujcie odległość, gdy wychodzicie. Nie wychodźcie bez potrzeby, myjcie często rączki. No i co? Do zobaczenia!